pięknej, słonecznej, gorącej pogody przyszło zachmurzenie, ochłodziło się, ma zacząć padać, mają przyjść burze. Idealna pogoda do testowania Punto w kabriolecie. Gdy w 1993 roku Fiat zaprezentował Punto, świat był pod sporym wrażeniem, dlatego że różnica jakościowa między nowym modelem a schodzącym uniakiem była ogromna. Poza tym zaprezentowano nową wersję nadwoziową, która w Uno nie występowała. Kabrioleta. Wnętrze kabrioletu nie różni się znacząco od zwykłego punciaka w hatchbacku. Mamy tu bardzo fajne, kolorowe, płócienne obicia, typowe dla Fiatów z lat 90. I dość nowoczesną, jak na tamte czasy, deskę rozdzielczą, wykonaną z takich sobie plastików, aczkolwiek nie odbiegało one znacząco od standardów w tamtych latach. Natomiast ten konkretny egzemplarz ma coś zupełnie szczególnego. Wspaniałą, ociekającą prestiżem, niczym salami osłem, imitację drewienka. Na przednich siedzeniach miejsca jest dość. Fotele są w porządku, pozycja za kierownicą jest troszeczkę wyższa niż chciałoby się w tego typu samochodzie. Natomiast najgłupszą cechą jest to, że mając niecałe 1,80 m wzrostu, już można strzelić czołem w górną część ramy szyby. Naprawdę dużym zaskoczeniem jest to, ile miejsca mamy na tylnej kanapie. To jest nieduże auto, a tak naprawdę mieszczę się tutaj zupełnie bezproblemowo, wygodnie. Mam miejsce na nogi, na wszystko. Natomiast problem leży troszeczkę gdzie indziej. Otóż jedynym gościem, który wyglądał w miarę nieźle na tylne siedzenie kabrioletu, był pewien facet z debilnym wąsem, który miał tendencję do strasznego wrzeszczenia i napadania na sąsiednie kraje. Tym, co najbardziej przeszkadza w jeździe puntem w kabriu, jest sztywność nadwozia, a w zasadzie całkowity brak. Gdy jedziemy po drogach nieco gorszej jakości, po jakichś wybojach przejedziemy przez tory tramwajowe, szczególnie z prędkością, powiedzmy troszeczkę większą od spacerowo-rowerowej, widać gołym okiem, jak drży rama przedniej szyby oraz słychać rozmaite trzaski, czy to plastików, czy to obijających się o swoją ramkę bocznych szyb. To, co z kolei mega mi się podoba w tym aucie, to jego dynamika. To, jak to maleństwo fajnie przyspiesza, jak pięknie się zbiera, jak jest zwinne, jak jest żwawe, to po prostu jest... to po prostu jest czad. Wedle słów właściciela, pod maską siedzi podstawowy 60-konny silnik na monowtrysku. Ja bardziej jednak skłaniam się ku wersji, która widnieje na błotnikach, czyli 75, bo nie ma mocy w procy, żeby 60 koni przy kabriolecie, który jest cięższy od hatchbacka ze względu na podłużnice, wzmocnione, cięższe podłużnice, które muszą usztywniać całą konstrukcję, żeby te 60 koni robiły taką robotę. Nie ma mowy. Natomiast najważniejsze w przypadku chyba każdego kabrioletu jest pytanie, jak się tym jeździ z otwartym dachem.
całkiem przyjemnie. Pontiac w kabriolecie jest pierwszym otwartym samochodem, jakim do tej pory miałem okazję jeździć. I muszę przyznać, że naprawdę dobrze się bawię. Generalnie co do tego legendarnego wiatru we włosach i poczucia przestrzeni, no coś jest na rzeczy. Jeździ się mocno inaczej niż zwykłym autem z dachem. Jest to rzeczywiście przyjemne, tylko do pewnych prędkości. Gdy dach jest złożony, po prostu nie opłaca się jechać za szybko, nie warto. Lepiej delektować się przyjemnym, sympatycznym cruisingiem. Gdy po przekroczeniu pewnej prędkości ten wiatr po prostu robi się niezbyt przyjemny i tyle. Cechą Pontiaca, którą zdecydowanie należy pochwalić, jest jego zwrotność. Auto łamie się niemalże jak skansen. Zawraca może nie w miejscu, ale bardzo, bardzo ciaśniutko. Do tego, mimo braku wspomagania, manewruje się nim niezwykle łatwo. Niestety nie da się piać podobnych peanów na temat komfortu jazdy, w szczególności zaś sztywności zawieszenia. No ale nie jest to w założeniu wygodny, rodzinny dupowóz, ani tym bardziej luksusowa limuzyna. Jest to po prostu zabawka. I dlatego nie można jej winić za to, że czasami podskakuje jak zabawkowa piłeczka. Pozostaje tylko jedna istotna sprawa. Czy bas w pokrowcu wejdzie do Pontiaca? No nie bardzo. Aczkolwiek mamy tutaj pewien nader ciekawy patent. Są tutaj dwa cięgiełka, dzięki którym możemy położyć odpowiednio prawą lub lewą połówkę tylnego oparcia. Wystarczy pociągnąć. Proszę bardzo, stawiamy siedzisko. Chwytamy oparcie. I proszę. Bas w pokrowcu wchodzi. Jeżeli nie chce nam się jednak kłaść oparcia, do bagażnika wejdzie najwyżej gitara w pokrowcu lub obrzyn. Natomiast bas z główką zawsze możemy wrzucić tak. Proszę, nawet pasuje do tapicerki. Przyszła pora oddać Pontiaca. Jakie zatem są moje końcowe wrażenia? Cholernie fajne, sympatyczne, wesołe autko, z którym troszeczkę szkoda będzie mi się rozstawać. Jasne, praktycznością nie może równać się ze skansenem, ani tak naprawdę z większością tak zwanych normalnych samochodów. Jednak, kurdeż, no, w kategorii zabawki jest to strasznie fajna, sympatyczna, przyjazna rzecz. Kurde, lubię. Po prostu lubię. Biedę, punto jeden.